Wesołych świąt! Życzę wam dobrze. Jak się składa życzenia na paruset tysięcy ludzi? Przeżyj kolejny rok, a nie, to będzie na życzenia noworoczne. Życzę wam, żeby nie wydarzyło wam się to samo, co pewnej ciotce 6 sierpnia 1993 roku, kiedy stała się balonem i poleciała wszechświat. Papa, ciociu Margi! Tego wam życzę, smacznego pieroga. A swoją drogą oglądacie Ciągaj Lemczki! Wiele osób pisało pod ostatnim komentarzem straumatyzowanych, że już nie da się nic gorszego znaleźć z Kuchenek Rewolucji. Tak komentarze brzmiały, Adam, miałeś rację, to było najgorsze. Ale spośród tych waszych miłych, kochanych komentarzy zauważyłem kilka, które rzuciły mi wyzwanie. Powiedziały tak: ta? Oglądamy usunięte, niedostępne, ciężko znalezione? To znajdź mi proszę Jeszburger, bo on też był po rycie najgorszy. Ja bym się nie nazywał Narucia Gaming, gdyby wam dzisiaj nie sprezentował na święta strasznie mocnego odcinka Kuchenek Rewolucji, kochani. Szef kuchni mimo to serwuje gościom taki sos? Tłuste? Bądź zobaczę. Dupa. A kukurydza? Środek ma pleśnie. Wie pan, że tosku nie używają do hamburgerów w Ameryce? Tego nie wiem. To jest syf, to jest gówno i to jest rak. Nie, no ja nie wiem, co pani powiedzieć tak naprawdę. Jaki wiem, pan ma problem? Jest. Pan mi ma powiedzieć, jaki pan ma problem. Ja już nie chcę, żebyś się otruł. To zdejmij pokrywę tego hamburgera z wierzchu. To śmierdzi trupem. O Boże, ci łysi! O Jezu, o Jezu, o Jezu! Bogdan! Bogumił, nie Bogdan. Za to go opieprzymy. Jo. Prosiłem, żeby kurtki wisiały w biurze socjalnym. A to jest metoda krzyczeć w ten sposób? Nie, prosiłem 3 razy, więc będę dar jej japę, jak nie będą mnie słuchać. Nie. Ty to się nie powtórzy w pani obecności. Jak tylko pani powiedzie, to się będzie powtarzało na mnie. Wiem, że tak naprawdę nie byłem tu terrorystą wcześniej. A wydawało mi się, że byłem. No nie byłem. Dopiero zacznę być terrorystą. Dzisiaj soczysty content na święta. Tyle wam powiem, nie będzie nudów. Większe dramy to tylko twój wujek robi przy stole wigilijnym. Jak tłumaczy, czemu Brown z gaśnicą dobrze zrobił. Tylko mu idzie lepiej. Tylko on jest lepszy. A tak, to macie dzisiaj naprawdę mocną dramę, konflikty. Jest gituwa. Zapraszam was do oglądania już zaraz, bo jeszcze jest tutaj coś do powiedzenia. Ale moi kochani, nie rozsiadajcie się jeszcze zbyt wygodnie, ponieważ zabiorę was na spacer. I to nie w byle jakim towarzystwie, bo z bardzo dobrą znaną grą mobilną Match Masters. Match Masters, znajdziecie różne tryby gry. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak to jest, kiedy nie macie z kim zagrać. Na takie okazje możecie wybrać tryb solo, który dobrze się sprawdzi na samotnym spacerze. Co za samotny mężczyzna przy latarni. Ogólnie gra polega na tym, żeby połączyć ze sobą przynajmniej 3 elementy obok siebie. To jest kompletna baza gry. Oczywiście im więcej zaznaczonych elementów, tym lepiej. W rozgrywce solo chodzi o to, żeby osiągnąć wyznaczone checkpointy w określonej ilości ruchów i czasu. Żeby sprostać temu zadaniu, potrzebne będą spryt, refleks, spostrzegawczość. Ale jeżeli brakuje wam jakiejkolwiek z tej cechy, jak mi, tak? W tej grze chodzi o spryt. Za wolno. Jeżeli jesteście najszybsi, to możecie użyć specjalnych dodatków. Bo jak se tu pierduknę. Bardzo dużo dodatków, ja mam ich bardzo dużo. Ściągając Match Masters z mojego kodu QR albo klikając w link w opisie, dostaniecie darmowy prezent. Świąteczną pinatę, w której znajdziecie właśnie taki dodatek, o którym mówiłem. A to wam bardzo ułatwi zdobycie pierwszego 1000 trofeów. No, które wypada wbić, bo wtedy dołączycie do mojej drużyny. Ciągaj kuchnię, siemano. To sobie taka jest wiadomość dnia. Siemano. W tej drużynie jest tylko 50 miejsc, a chcecie w niej być, jeżeli gracie w Match Masters, ponieważ 5 najaktywniejszych osób w tej drużynie, czyli osoby, które zdobędą najwięcej gwiazdek. Jakie gwiazdki? Ściągnij grę, to się dowiesz. 5 osób, które do końca tego roku, tak, czyli do 1 stycznia, to będzie najwięcej gwiazdek, dostają ode mnie nie tylko koszulkę z kocham pieski, ale również autograf. Jeżeli nie będzie miejsc w tej naszej drużynie, to spokojnie, one się będą zwalniały, ponieważ totalnie nieaktywnych graczy, tak do zera. Będziemy usuwać z drużyny, aby było miejsce dla tych aktywnych. Wy drużyna, ciągaj kuchnię, wejdzie na szczyt! Lublin. Największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły. Miasto nielicznych w Polsce trolejbusów i ogromnej ilości studentów z całego świata. Centrum Lublina aż tonie w restauracyjnych i kawiarnianych ogródkach. Wśród nich, za ogromnym parasolem, ukrywa się amerykańska restauracja, która potrzebuje pomocy.
Jeżburger. Otwarty 7 miesięcy temu przez dwóch młodych braci. Jeżburger. I love Justin Bieber! Co tam robi plakat I love Justin Bieber? Nie cieszy się powodzeniem. Oryginalny wystrój lokalu był tak kosztowny, że długi poważnie doskwierają właścicielom. Gdyby usunąć niektóre te obrazy, to całkiem ładnie, nie? Restauracja nie zarabia na siebie i może nie przetrwać kolejnego roku. Według mnie lokal jest jak na Lublin przyzwoity. Jeśli nie, to jeszcze półka. Nieskromnie to powiem, tak naprawdę. Myślałem, że to będzie ten czynnik, który już przeważy, że ludzie będą tu przychodzić. No, konkurencja jest dość silna, mamy około 70 lokali w samym Śródmieściu, no i to nie wystarczyło. Porwaliśmy się na coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. Mam deficyty wiedzy. W każdej dziedzinie. Wiem, że nic nie wiem. Filantrop, filozof. Nie tylko młodzi właściciele są amatorami w dziedzinie gastronomii. Kucharze serwujący amerykańskie specjały nie mają doświadczenia w tego rodzaju kuchni. Ten lokal jest poligonem doświadczalnym dla wielu z nich. Super, brzmi apetycznie. Kucharzy przez kuchnię przeszło przez te pół roku, ponad pół roku, jakieś 60 osób. Ile? Ile? Ja jestem tutaj w restauracji szefem kuchni. Od tygodnia zostałem przez szefa przydzielony, bo pracuję tutaj miesiąc. Fajnie, fajnie. Mimo ogromnych chęci kucharze nie wiedzą, jak gotować, żeby przyciągnąć innych gości niż tylko kilku zagranicznych studentów, którzy tęsknią za amerykańskim burgerem. Ja to nie wiem, gdzie to powiedzieć, ale to prawdopodobnie nie są Amerykanie. Oni nie wyglądają amerykańsko. Młoda załoga nie ma na to ani pomysłu, ani nikogo, kto by nią zarządzał. Jest brak osoby, która by to wszystko trzymała i zarządzała osobami, które tutaj pracują. Nie czuję się szefa nad sobą tak naprawdę. Ta zabawa w restaurację powinna szybko zamienić się w ciężką pracę. Jeśli bracia chcą osiągnąć sukces, czas na korepetycje. Jestem w Lublinie, na krakowskim Przedmieściu. Wiecie, że nigdy nie byłem w Lublinie? Nigdy. Jeżeli Jeżburger istnieje, to chyba się to zmieni. Ponoć tu, gdzie jest tak pełno ludzi, jakaś restauracja ma problemy. Idę sprawdzić, czy to jest możliwe. Czemu tyle osób jest w Lublinie? Co jest ciekawego w Lublinie? Zamek Lubelski, a? Rzeczywiście jest Zamek Lubelski. No jest rynek. Przepraszam bardzo, w wielu miastach jest rynek lub starówka. Fontanna multimedialna! Nie wierzę. O, jest pałac Czartoryskich, no. Lubomirskich i Guberialny. Czy to wciąż jeden pałac? Jest krakowskie Przedmieście w Lublinie? Macie Kraków w Lublinie? No i stare miasto wygląda staro. Lublin się wydaje nawet całkiem ładny. Lubię takie miasta. Pozdrawiam więc z Lublina i okolic. A! No przepraszam bardzo, ja się tu wygaduję, a tu zamiast pierdolenia powinno być śpiewane coś świątecznego. Słuchajcie, mogłem pójść łatwiutko i po prostu zaśpiewać jakieś Przybierzeli do Bytlej, ale spóźniłem się na konkurs Julii Żugaj, więc mi się nie chce tego śpiewać akurat, więc trzeba coś stworzyć. Zapraszam. Opowiem wam historię o wigilijnym stole. Siadła przy nim Magda i mówi: ja pierdolę, karp smakuje jak gówno. Gówno. A łóżka to chyba od elfa. Przełknąć sałatkę mi trudno, a pierogi kupione z kerfa. 12 dań zjadłam 4 i mam dość. A może ja jestem jakaś szurnięta? To ma być barszcz, no a w barszczu jest ość. Rob z te jaja, a to nie te święta. Tamtego wieczoru moja mama przepłakała całą Wigilię. Wesołych świąt! Dzień dobry. Bardzo mi miło, Magda. Ja poproszę tego najlepszego hamburgera rzeźni. Dobrze. Poproszę nachos i największy stek, ten z wołowiny. I jak ma być wysmażony? Medium rare. A jakie warzywa są? Świeże czy z wody? A świeże to są nieświeże, czy? Świeże to są, to jest mix sałat. Sałata, pomidor, ogórek, cebula. Ja poproszę i takie. I
teksańskie fajitas z kurczakiem. Dobrze. I classic cheesar, który może być podany na początku. Dobrze. Cheesar? Poproszę sałatkę cheesar! Chyba, że ona jest rzeczywiście z sera i się tak nazywa. Cheesar. Szef kuchni mimo to serwuje gościom taki sos? Się zaczyna. Pierwsza minuta. Sos jest chupy. No! Co to jest? To jest classic Caesar. Aha. A to nie jest Caesar, to jest Caesar. Wiem, że ona nie jest wymieszana z sosem, nie. Czy jest? Nie jest. Błąd. Możecie mi państwo to połączyć tak, jak powinno być. To nic nie uratuje, Magda, to wygląda tragicznie. To wygląda, nie wiem dlaczego, ale to wygląda sucho już przez kamerę. Sosem mi podać, dobrze? Tylko bez dekoracji. Pani podaj tą sałatkę, tylko bez sałatki, wam. Coś już jest gotowe, czy jeszcze nie? Gotowy jest konkurs prymat! Ja pierdziałem reklama na 1/3 ekranu. Proszę bardzo. To jest? Rzeźnik. Niestety przychodzi moment prawdy, bo hamburgera je się tak. I to jest straszne, ale spróbuję. Let's go, Magda! Jak ja tak zjadę, jak ja zjadę burgera sztućcami, to mnie widzowie wyzywali! Ciebie nikt nie będzie wyzywał, nawet ja. Następny raz, jak będę jadł burgera, na waszych oczach się cały pił. Wezmę go całego do ryja. Nie widzieliście, żeby człowiek otworzył tak szeroko buzię jak ja. To jest klasyk, burger i chusteczka. Jak jadają chusteczkę do burgera, to nie rozumieją, o co chodzi w burgerach. Fish and chips, teraz, tak? Smacznego. W Lublinie macie ryby? Dziękuję. Ale to będzie straszna żenada, ten fish and chips, straszna. Bo to jest zmrożona ryba, ona jest odmrożona, później panierowana, to będzie taka żenada. Nie spoileruj! Jeden mówi sos, drugi fish and chips, a Magda trzyma emocje na wodzy. Czy myślisz, żeby ona wybuchła? Magda z 25 sezonu by was zabiła na miejscu za to wszystko już. Obsługa też jest świadoma jakości dań, które podaje. Może powinno się tu dla własnego dobra zniechęcać gości do zamawiania niektórych dań? To? Dziękuję. To lubię mrożoną rybę. Odmrażaną, zamrażaną i później smażoną. Ola, śmieszny f***. Frytura. Niestety, to robi swoje. To, na czym smażymy, to jest... No nie powinno tak być. Jacek, szef kuchni, nie ma nic do powiedzenia, więc będzie marudził. Jeszcze tak nie powinno być. A mikrofale! To jest? To jest ten miksat, o którym mówiłam. Miksałat, a są gotowane. One są mrożone, prawda? Tak. Dziękuję. Mrożone warzywa widać z kilometra, przyrzekam. Wzięłaś wszystkie dodatki? Próbowała pani kiedyś je kawałek? Tak. Proszę bardzo. Dressing jest dramatyczny. Dziękuję bardzo. Olej rzepakowy albo coś takiego. Niedobry sos w sałacie. Zimna. Poproszę o ciepło. O Matko Boska! To są jeszcze chłodne naleśniki. Maniek, przypilnuj tego i daj mi, jak się od razu wyłączy. Co to kurwa? Jest mieszanka warzyw Hortex kolejna? Jeszcze będzie, że ja hejtuję Hortex, a według mnie te mrożone są gituba, tylko że no nie w restauracji, no do restauracji. Są te warzywa na patelnię, o to jest to! Są takie warzywa na patelnię. To było niezłe. Bardzo się cieszę. I to jest alia. Jezu, ten makaron wygląda jak... Słyszałem historię, że na przykład jak są te takie knajpy, gdzie się nie sprzedaje makaron, to żeby się nie marnował, to jak on się już robi taki tłusty ze starości, to się myje makaron. I potem go podaje gościu. To są prawdziwe historie, bo... Proszę mnie od tego wyzwolić. Niesłone, przygotowane, za dużo czosnku, niewysmażony czosnek, tak jak powinien być.
tłuste. Bądź zobaczę. Dupa. Kolba, KFC lepiej wygląda ta kolba. Na ten temat potem. Dobrze. Plastik, bombastik. Plastik. Lubicie krążki cebulowe? Dla mnie to jest takie... Dlaczego? Ciasto jest tak twarde. Prawda? Takie są amerykańskie, albo takie są amerykańskie i mają tyle ciasta, że to po prostu zupełnie inna bajka. Ta kukurydza w środku ma pleśń. Niech pani powie, ile czasu należała ugotowana? Co? Jak to ma pleśń? Co? Nie wiem. I taką mamy dupę, a nie kuchnię. Już za chwilę. Dobra, widzowie, zaraz będzie Magda przychodziła do kuchni i tutaj... posiłki trochę na bok, nie? Tak, bo to jest jeden z tych odcinków, on jest najgorszy, więc nie wiem, czego się spodziewasz. Ale teraz było nawet całkiem okej, nie? Nic się nie dzieje! Nic nie wiesz. Twoja wiedza jest zerowa. No to czy cię czeka? Może coś zastosuje, zobaczyłeś na początku, a tak, to jesteś happy, happy, happy. Z każdą minutą będzie teraz gorzej. Czeka cię koszt. A w kuchni, świadomi swego czynu sprawcy, potulnie czekają na werdykt. Cała ta kuchnia po prostu jest nieamerykańska. Wszystkiego powinno być dużo więcej, powinno być mimo wszystko w smaku amerykańskie. Dramatyczną rzeczą jest ta kolba z kukurydzy, dałabym komuś po łbie za tą kolbę, czyli to pomysł. Teraz wychodzi przeze mnie. Dlaczego kupujecie mrożone onion rings? To jest najtańsze danie na świecie. Krążek cebuli, a oni kupują gotowe. No tutaj, to już tak jak ja tu przyszedłem, to było tak kupowane. I one są smaczne? Nie. To dlaczego pani podaje? To jakby swoją osobą odpowiadasz za to jedzenie. Jeżeli jedzenie jest niedobre, pretensje nie idą do kelnerki, tylko do ciebie. Ty odpowiadasz za to. Tak się właśnie to utarło i czekam na zmianę. A kto decyduje o takich rzeczach? Od tygodnia ja. No to pan jest winien. Skargi naszego eksperta przyjęte z pokorą. Z pokorą? Został wyjaśniony twarz! To jest ładne miejsce. Ale amerykańska kuchnia spaliła na panewce. Będzie tu za 4 dni taka kuchnia. Jak Magda w to wierzy. Magda, nie sraj, bo się zesrasz, jak to się mówi, no. Magda! To nieprawdziwa amerykańska restauracja, a do tego parasole odbierają jej absolutny wdzięk amerykańskiego Grill and Restaurant Baru. Zobaczymy, może się dają naprawić, ja się postaram. Zawsze jak Magda idzie do takich naprawdę źle rozwiniętych gastronomicznych punktów, to to wygląda jak ty, kiedy widzisz swojego młodszego kuzyna albo dziecko, twojego znajomego, który ma takie 3-latka i jest dumne, że skleiło z plasteliny jakiegoś ludzika i pokazuje, a ty masz takie wow, jaki ładny ludzik! Jesteś kochany, jesteś miły, nie? Ale wiesz, że to dziecko nie ma talentu w plastelinie. Co ty żeś k***a się skleił, ty? Za moich czasów się k***a żajwa stawiało z plasteliny. W poszukiwaniu przyczyny, dlaczego Jeszburger ma złą kuchnię, należy rozpracować zaplecze. Kubę pani poznała, prawda? Tak, Kubę poznała. Schowki zawsze kryją coś zaskakującego. Co to jest? Może pan otworzyć to? A to? Ostrzeżenie! Proszę odłożyć posiłki na chwilę. Wskażę państwu moment, w którym możecie wrócić do spożywania waszych posiłków. A to? Albo może ktoś zaraz będzie jadł. A czemu je schował sobie tutaj? Ciepłe. No ciepłe! Cieszę się, że to znalazła. Czy to są gotowe tosty odłożone na później? Słyszałem już o tym i widziałem sam kilka razy takie kromki, że sobie pracownicy tam chowają, a później podjadają nasze rzeczy. No to cholera, 60 osób się przewinęło przez kuchnię, to wszystko mi na kucharzy, trzeba będzie kolejnych zwolnić. Zdarza się to codziennie, po 3 razy, to jestem w
plecy i może stąd moje problemy finansowe. Bo cię opierdalają na tosty! Staro, ile robię z tosta z serem, ile to może kosztować? Dlaczego macie żurek? To jest amerykańska knajpa? Co wymyślił żurek? Nie. Na co? Nie, to chwilowo abstrakcyjny pomysł, który został szybko... No nie, my idziemy do szuka. Nie, 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 tego tu nie ma. Tylko trzeba nie dać uwagi. A kto pali fajki? Przepraszam, ja. Przepraszam, ja. A dlaczego pan pali fajki? Zły nauk. Ale to nie powinno być w magazynie. Jeszcze przy tych burgerach on dotyka palcami po fajkach. Co to jest tak naprawdę? To jest mięso w proszku? To jest karma dla rybek, mam taką samą, naprawdę. Karma na rybek wygląda identyczna, szczególnie jak ją troszeczkę zmielisz, bo masz mniejsze rybki, więc nie mają dużych buzi. Wygląda mniej więcej tak samo. Nie, no właśnie pytam, bo jakieś tu są... Nie, nie, to wygląda jak warzywa w proszku i proszek. I tego robicie sos bolognese? Nie. Mam nadzieję, że nie, nie. Mam nadzieję, że nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Typy, zabiłeś mnie właśnie, ty. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, nie. Nie, nie mamy sosu bolognese. Nie? Nie macie? Macie. Do czego tego używamy? To będzie do sosu bolognese. Mogę prosić o kucharza? Ja robię. Co masz, panie Marcin? Ci właściciele kompetentnie znają się na tym, co robią, a zamiast coś zrobić z problemem w środku, to zwalniają pracowników, nie? 60 osób tam w rok, tak? To jest tak, przez pomyłkę przyjechało. Przez pomyłkę? A dlaczego tyle zużyto, jak to było przez pomyłkę? To nie było używane. Nie? A to jest dotąd puste? O, to ktoś musiał, bo tak samo obok stały i drugie. Odsypać sobie do domu? No nie wiem, ja zostawiłem tak, jak nie dotykać. Jeszcze jedna rzecz. Musicie używać... Uciek szybko pan. Musicie używać musztardy amerykańskiej. To nie jest amerykańska musztarda. Dlaczego używacie tego? Bo najtańsza? Nie wiem. Naprawdę. Chciałabym zobaczyć lodówki. Dostajcie szczypałę jakby co. Jakie jest wasze zdanie? Czy według was też amerykańska kuchnia jest najprostszą ze wszystkich? Mam wrażenie, że amerykańska kuchnia jest bardzo prosta. Mogę zobaczyć rybę i rozbyw? To tak. Wino, cytryna. A wie pan, że Amerykanie tego nie robią w koperku? A dlaczego pan to robi w koperku? Ale wiesz, pan tu żoni, pan się tam kuchni. Tak. A rozumiem, że ta ryba jest mrożona. Co to k***a jest? Co to za obcy? To już tam takie wyrosło, że można mu nadać imię. Nazywa się Maciuś. Nie przeżyje tego nikt. Mięso, chcę zobaczyć mięso na hamburgery. Może tutaj do stołu? Dlaczego ono jest takie czarne? I też jest, to jest sól czosnkowa. Tutaj jest czosnek. A czy pan słyszał, żeby w Ameryce w hamburgerze był czosnek? No nie, ja tak w sumie amerykańskiej kuchni nie znam dokładnie. Nie znam amerykańskiej kuchni, a jest w amerykańskiej restauracji. Kto ma to wiedzieć, no? 61 pracowników może zostać zwolnionych. Nie może być szefem kuchni, weź go wywal. Wie pan, że czosnku nie używają do hamburgerów w Ameryce? Tego nie wiem. Ale to trzeba było coś wiedzieć. Jeśli on nie wie i pan nie wie, to kto ma wiedzieć? A dlaczego robicie hamburgery? Łysy, błagam ciebie, popłaczę się zaraz za was. Najgorszy odcinek! Młoda załoga jest zdecydowanie w wieku przedszkolnym restauratorstwa. Właśnie brudny jest grill. Dlaczego jest taki brudny? Pan go nie czyści w miarę smażenia? A wie pan, że to widać, że mięso jest brudne i spalone i że to jest rakotwórcze? Gratulacje panu Jerzykowi, rozdaje pan raka, jak youtuberzy. Ta spalenizna akurat, to brązowe jest z brudu, to nie jest mięso. Czy mogę prosić pana, że pan wziął tą szmatkę, pan ma białą, tylko pan przeleci przez ten grill, tam gdzie pan to mięso smażył. My to jemy. Jezu, weź kurwa, weź, nie, nie! I to jest jumpscare! To jest jumpscare! Musicie dać jakieś ostrzeżenia! Tak, weź na ostrzeżenie, żeby widzowie tego nie zobaczyli z nienacka. Ale takie długie, 5 sekund przed! Jezu! No ja jeszcze nie jadę obiadu, ale chyba nie zjem dzisiaj, nie? Apetyt zniknie. To jest syf, to jest gówno i to jest rak i to jest po prostu koniec hamburgeru. To jest gówno, to jest rak, let's go! Zabawa w restauracji może być kryminogenną, ponieważ można zatruć ludzi. Bo ludzie, chcesz czy nie, w jedzeniu czują ten cały syf i to gówno, które wy podajecie ludziom.
Nie, no ja nie wiem, co pani powiedzieć tak naprawdę. Jaki wiem, pan ma problem? Jest. Pan mi ma powiedzieć, jaki pan ma problem. Czemu to jest doprowadzone do takiego stanu, że szef kuchni mówi, że on robi to, co było i nie robi niczego nowego i tak naprawdę ma w dupie. Albo boi się czegoś zrobić, bo myśli, że właściciel go zdzieli w łeb. To będzie szokiem już totalnym, ale proszę mi zauważyć, że jest o wiele lepiej niż było na początku. Jezu, jakie bezmózgi prowadzą tu i oni wszyscy mają taki pusty wzrok, no! No trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Oni nie ogarniają życia. Nie wiem, czy tak się stresują po prostu przed kamerami, czy oni naprawdę nic, kompletnie, k***a, nie wiedzą, nie potrafią, no. Mimo wszystko gotują, smażą. A co, wcześniej nie potrafili smażyć i gotować? Że ci kucharze są lepsi, w mojej restauracji, tak. Od tych, którzy byli poprzednio. Tak. Na początku, jak byłem w szoku, po prostu jak wszedłem do tej kuchni, wszystko było znanych marek. Z tygodnia na tydzień było coraz gorzej. Byliśmy naprawdę pod kreską w zimie, to już kupowaliśmy bez nadziei. Niektórzy z was proponują, żebym jeździł do najgorzej ocenianych restauracji i się trochę pobawił Magda Gessler, ale ja tego nie przeżyję, mój brzuch tego nie przeżyje. Który kucharz nie umie gotować? Według mnie jest trzech. Którzy nie umieją? Tak. Nikt nie umie tu gotować. Od razu trzech dzwonicie, super! Nie, jest ich pięciu. Potrafi dwóch, potrafi Jacek i Kuba. Trzech pozostałych według mnie nie potrafi gotować. Robią tylko hamburgery. Czy ona jest menadżerką, czy barmanką? Tak. Prawda, już nie rozumiem. Czym ty jesteś? Stoi na morze i zajmuje się sprawami organizacyjnymi. I również księgowością? No nie, ale biorę jakieś tam faktury. Muszę być zorientowana, gdzie jesteśmy zadłużeni, gdzie mamy co zapłacone. Ty? Mhm. Znaczy jesteś menadżerem? No tak, zajmuję się też towarami. Czy dostajesz za to wynagrodzenie, że jesteś menadżerem? Specjalne? Powinnam. Ale nie dostajesz. Jeszcze nie dostałam. Dostał obietnicę za zarobku. Pan robi steka, pan robi hamburgera, proszę. Weź tak powiedz mniej więcej tego typu. Bona, rozmrozisz. Nie przeciąg. Weź mi go rozmroź. Halo! Niestety mięsko się rozmraża. No proszę to robić odważnie. Bułki! Nie! Jaka panika! Jeden bierze jedno danie, drugi bierze drugie danie i usłyszycie o sobie parę słów. Chodźcie. Magda litości! Magda! Gdzie można zjeść takie danie i takie danie w Lublinie? Nie jadam ich w lokalach. Bo? Twarde, tłuste, może czasem niesmaczne. Gdzie to można zjeść w Lublinie? Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, ale pewnie można gdzieś. Magda! Ała! To w każdym barze szybkie obsługi, a z tym bym miała problem. Mielibyś apetyt na takiego steka? A wy jesteście wegetarianami? Pracujecie na uniwersytecie? Nie. Nie jadam takich rzeczy. Ale pies by zjadł! Pies by zjadł! Ale nie powinien tego jeść! Potencjalni goście patrzą na specjalności Jeszburgera niechętnie. W takim razie trzeba ich zachwycić czymś nowym. A to nie jest, że Jeszburgera, że czasownik, tylko im chodziło o jeża. Jeszburger. Bo tam jest na tym logo jeż. Posłuchajcie, zaczynamy. Hamburger, który będziemy podawać, będzie się różnił ilością mięsa. Muszą być pełniejsze, większe, fantastyczne. One muszą być ogromne. I to jest cały sekret tej nowej karty. To mięso będzie mielone na oczach ludzi. I to mięso będzie doprawiane, robione, kładzione. W tej kuchni ma się dziać sos. A gdzie, w którym miejscu podamy steka? Gdzie w międzyczasie? Jak? Bo ja nie wyobrażam. A to nie sobie, ale ja widziałeś, jak w Ameryce pracują? Będzie zamówienie na 15 hamburgerów i będzie to potrzebujemy kolesia tylko od mielenia maszynką tego mięsa. Z różnych i nagle mieć tu maszynkę nie wyobrażam. Ilu masz kucharzy? No, jest cztery. No czterech, pięciu może być. Ale, przecież to jest ale na jednej zmianie ile jest? Na jednej zmianie jest trzech. Nie wyobrażam sobie tego. Czego? Tego. To dobrze, to już się cieszę. To się już cieszę. Zwalniam cię! Ja wam proponuję zrobić coś genialnego. Krem z kukurydzy jako zupę. Żeberka. Z tego zrobimy hit. Mi się to podoba. Tym akcentem. Dziękujemy. Och,
te mięso było. Nienawidzę go. To ja kiedy właśnie się na nas się gapię z pół godziny, nie mogę tego powiedzieć do kamery. I potem wychodzę i mówię, jakie gówno. Ale jutro facetom pokażę, jak się wybiera dobre mięso, jak się robi dobre hamburgery, żeberka i będzie dobra knajpa. Magda, nie strzaj głową! Tu jest dwóch zakłopotanych, trochę motających się właścicieli. W związku z tym osobą, która to będzie organizować, i tak spróbujemy, będzie Ola. Jeśli właściciele, oczywiście się zgodzą. Okay, jakie jest wasze zdanie? Czy panowie się właściciele zgadzają? Ja zgadzam jak najbardziej. Uważam, że jest najodpowiedniejszą osobą, żeby pełnić tę funkcję. Nareszcie będzie tutaj ktoś taki, jak szef. Dokładnie, Maciek, właścicielu. Teraz, proszę drogiego państwa, na wycieczkę. Magda Gessler ma prosty sposób na nauczenie zespołu, jak dokonać dobrego wyboru przed przygotowaniem jednego z amerykańskich przysmaków. Każdy z was wybiera cebulę, którą uważa za najlepszą na koła z cebuli do chrupania. Proszę obrać cebulę. Gotowa obrona cebula? Tak jest. Bijemy cebulę. Do końca. Nie, się brzydzę. Wybraliście, że one są dobre. Proszę to udowodnić. A ja idę na obiad, mamy. Tak. No ja ustawiam. Ja nie dam rady. I potem powiecie mi, która jest najlepsza. Chyba was popierdziło. Co się tu dzieje? Jak tak nie rozumiem ludzi, którzy jedzą cebulę jak jabłko, ale oni istnieją, ich jest dużo. Ja wiem. Ty też możesz być tą osobą, ja wiem, że ty możesz lubić jeść cebulę jak jabłko. Płacze się jak je się cebulę jak jabłko? Płacze się wtedy? Jeszcze masz takie... Ale jazda! Która wybrana? Ta. Biała. Która to jest dobra? Ta. Już jadę na kucało przed chwilą. Habsa. Pierwszą skórę, zdejmij bugoszka. Któregoż? Tanie mięsiste. Bardzo dobra cebula. No. Ja sobie wziąłem taką ogromną, bo myślałam, że będzie dobre kształty. Problemy nie znikną podczas jednej zabawy. Zespół ma jeszcze wiele spraw do rozwiązania. Chcą porozmawiać bez obecności szefów. Oho, chcą porozmawiać bez obecności szefów? Boimy się szefów. Nie chcemy takiej sytuacji, że ktoś nas wyrzuci z pracy. I nie chcemy mieć nieprzyjemności, a wiadomo, ekipa ma być zgrana. Chcecie zmienić właścicieli? I zależy nam, żeby to jakoś w jakiś sposób ogarnąć, może tak to określę. Kelnerki nie wyrabiają. Są barmankami, kelnerkami, czasami na kuchni. Wszędzie. Ja wiem, rozumiem. A powinniście sobie tak no to bo... zrobić, żeby oszczędzać swoje kroki, swoje chodzenie po schodach. Trzeba myśleć. Co jest? One przyszły, chciały mnie takie, no, mamy za dużo roboty jako kelnerki, a ona ma oszczędzajcie kroki. Kelnerzy Magdy Gessler chodzą jak w zegarku, let's go. Naprawdę można zrobić tak, że masz obsłużone wszystkie stoły i trzeba się ruszać 3 razy szybciej. Nie możemy się szczerze przyznać, nie wyrabiamy. Ale to nie chodzi też o wyrabianie się, ale na przykład jest po prostu nas za mało jako kelnerek i na przykład z dnia na dzień ja przychodzę do pracy i dowiaduję się, wczoraj zwolniłem tą i tą dziewczynę. To nie jest tak, że tam nie ma klientów? To z czym wy nie wyrabiacie? Albo najgorsze. A ona na przykład ma pracować tego dnia na wieczór. To i ty teraz rządzisz i teraz ty będziesz mówić, czy można ją zwolnić i będziesz miała świadomość tego, ile masz pracy. Czy są jeszcze jakieś problemy, pieniądze? Ciężki temat. Ciężki też. To znaczy, dostajecie swoje napiwki z kart, czy nie? Tak, tak, to tak. Tak. A czego nie dostajecie pensji? Ile miesięcy? 3? 3. 3 miesiące pracować bez pieniędzy, nie? I teraz łapami wgryzać się mi do kartka. Jacek, musisz więcej mówić. Musisz mówić do właścicieli i do twoich kucharzy. Przestańcie milczeć, bo mi to nudno. Nie przestańcie milczeć, bo mi to nudno. Musisz też mówić, że był content. Nic po prośbie? Czas na groźbę. Nikt nic nie mówi. Czy w kuchni się nigdy nic nie mówi? Nie, my rozmawiamy.
Słuchajcie. Za stypiarze! Proszę śpiewać Płonie ognisko w lesie. Wszyscy razem. Ja też? Tak. A ja mogę zgłosić nieprzygotowani. Płonie ognisko w lesie. No? Coś tam niesie. No, płonie ognisko w lesie. I szukam. Są różne wersje. Nie, to musimy wszystko wiedzieć. Jest jedna wersja. Jezu, jesteście strasznie cringe. Nie wyjdziemy stąd. Ognisko w płonie ognisko w lesie. Ja bym musiała coś tego. Sokoły, hej sokoły. Dziękujemy za rozładowanie tej sytuacji bardzo. No, dawaj. Hej, hej. Dobrze. Hej, 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 sokoły. Omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku. Pójdźcie po wysko, dzwoneczku. Hej, 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 sokoły. No i to jest to, i taka energia jest. Jak ty słyszysz, od razu chcesz bić do knajpy. Albo z niej uciekać. Panowie, czy będziecie się do mnie odzywać między sobą? Czy dalej śpiewam? Ona się popłakała. Odzywamy się. Gadacie? Tak. Będziemy ze sobą rozmawiać. Dobra, do roboty. To jest zupa kukurydziana, krem z kukurydy po amerykańsku. Jeszcze chwileczkę, żeby się tylko nie spaliło. I teraz to się ma zagotować. I już. Teraz przelewasz to. Czyli dodajesz osołu do tego purę, który jest dosyć teraz mdły i słodki. W ten sposób nadajesz mu smaku zupy. I przedłużasz. Fajne. Czego sobie nie wyobrażasz? Jak to smakuje? Nie wiem, to się przyjmie. A krem z dyni jadłeś? Był raz, ale nie jadłem. Teraz spróbuj to. To dla dzieci dobre. To dla dzieci dobre? Co? Pyszne. Lubię to kurde za bardzo. Ale z żółtym serem to będzie takie. To jest po prostu pyszne. Kuba, błagam. To jest po prostu pyszne. Dziś wielki dzień, dzień prawdy. Czy chłopcy zrozumieli, że podawanie dobrego jedzenia jest drogą do prostego sukcesu? Dzień dobry. Cześć. A wy zamienili polędwice? Miało być to o 9, ale się im przeciągnęło. Kto? Komu się przeciągnęło? Bogumiłowi. Macie... Ja się tu o 9 umówiłem. Słuchaj, on jest taki nienadający się do szefa kuchni. Cały czas tylko stoi marudzi. Bogumił mnie przygotował i jadł jako turię tak, jak mi kazali. I jest tak, jak miało być, tak? Figuruje mnie ten typ. Boguś! Chłopcy chyba jednak nie zrozumieli Magdy Gessler. Już o której mieliście zamienić polędwice? 6-7 rano, nie? Już jedzie. Ale wiesz, że to tak ma nie być. Chcesz, żeby to ci się udało, to ci się to nie uda, bo 5 minut my tego nie zrobimy. Naprawdę, ja teraz nie mam mięsa do zrobienia. No nie bardzo kapuję, o co chodzi. Nie mieliśmy pieniędzy na dzisiejsze zakupy. Polędwice, które są najdroższe, no nagle musieliśmy te pieniądze znaleźć. Kurde, mnie to obchodzi, wszystko wisi. Powiedz to całe to w magazynku. Bogdan! Bogumił, nie Bogdan. Zaczął szczekać! Wkurzony! Nie jestem Bogdan, jestem Bodzio! 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 No siemano! Bodzio! 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 Najlepszy Bogdan! Najlepszy Bogdan! Bodzio! 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 Najlepszy z Bogdanów! Za to go opieprzymy. Yo! Prosiłem, żeby kurtki wisiały w biurze codziennie pomieszczeń w ciało. A to jest metoda krzyczeć w ten sposób? Nie, prosiłem 3 razy, więc będę dar japę, jak nie będą mnie słuchać. Nie. Prosiłem 3 razy, Bogdan prosił 3 razy. 3 razy prosiłem o przekąskę, nie mam żadnej. Gdzie jest mój smakołyk? Prosiłem 3 razy, teraz będę szczekał. Ale bardzo mi przykro, to jest metoda. No to mojej obecności to nie jest metoda. Bardzo przepraszam, więcej to się nie powtórzy w pani obecności. Jak tylko pani powiedzie, to się będzie powtarzało na mnie. Jak jakiś taki obrażony bobas się tak mówiło za dziecka. Dobrze, nie będę teraz tak mówił mama, ale jak tylko wyjdzie znowu, to cały czas tak mówił. Ja wiem, że tak naprawdę nie byłem tu terrorystą wcześniej.
A wydawało mi się, że byłem. No nie byłem. Dopiero zacznę być terrorystą. Jaka toksyczna męskość. Tak się niektórym mężczyzną odpala, jak są po nieudanym związku i wiecie, bo byli mili, więc teraz będą nie mili dla kobiet. No to nie będziesz miał dobrej restauracji. To żaden efekt. Spokój. Ale prosiłem, wielokrotnie prosiłem. Prosiłem! Spokój, to jest głupie. Ale wielokrotnie prosiłem. Ale czy ty rozumiesz, że to nie zda egzaminu, bo to nie działa? Bo i tak robi to, co chce? I on trzeba po prostu poprosić, żeby przestała to pracować. Polędwica dostarczona z dużym opóźnieniem, ale za to najlepszej jakości. Konflikt zażegnany. Co, dramat? Proszę? Dramat? Nie rozumiem. Dramat? Jeszcze raz, dramat. Tak, u was jest dramat, bo się nie słuchacie. Biorę to na siebie, to jest moja wina. Mieszkam sam, budzik mnie nie obudził i nie byłem w stanie się podnieść. To jest żałosne wytłumaczenie, ale tak było. Wiesz, to jest twoja szansa na to, żeby podnieść tą restaurację albo ją stracić. Ja bym nie spała całą noc. Magda, ja rozumiem wyjaśniać człowieka, zrównać go z ziemią, wyjaśnić mu wszystkie jego błędy. Ale ty nimi k***a szorujesz o ziemię cały czas. I to na oczach miliony Polaków. Ty jesteś do tego stworzona. Nigdy ci nie dosięgnę. Nigdy. Teraz robimy promocję. Z tym idą dziewczyny, a my dalej się zajmujemy hamburgerami. Czas wyśpiewać, że... Co, nie Kolesława rozdają? Kto je normalnie Kolesława tak bez niczego? Że w Lublinie startuje dobra amerykańska kuchnia. Jeżeli zaśpiewacie nam coś po angielsku, dostaniecie flagę, dostaniecie sałatkę. Happy birthday to you! Happy birthday, dear camera! Happy birthday to you! Proszę bardzo! Don't worry, be happy! Good morning, tam taratatata. O, jak pięknie. To you, and you, and you, and you. Ej, jakąś świąteczną piosenkę. Może być. Oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Mamy dla pani sałatkę. No, dziękuję bardzo. Somebody dying in this moment. Somebody dying now. Somebody dying in this moment. Nie dawajcie mu tej sałatki, darcie ryja na ulicy powinno być zakazane. W restauracji premiera nowego burgera. Robimy w całości burgera, tubę generalną. Gdzie jest kolendra? Dalej tam obrażone łysy. Będę cały czas terrorystą? Dziewczyny, na próbę hamburgera. Proszę. To się nazywa Jaguar. On jest bez tłuszczu. Jakie odwalone kobitki! A, dobra. Coś dla was idzie. Tu na wejściu. Tak. Prosty pomysł wystawienia witryny przed restaurację, w której zawsze będzie świeże mięso, może być strzałem w dziesiątkę na ruchliwym deptaku, po którym każdego dnia chodzą setki ludzi. Jeżburger ma się wyróżniać jakością mięsa. Witryna ma być magnesem przyciągającym gości. A nie jestem przekonany, trzeba to zobaczyć, nie jestem przekonany. Od tego momentu do otwarcia restauracji w nowym wydaniu brakuje pół godziny. Co będzie podane na kolację? Żebrak kolesła. Nie, po kolei. Zupa. Caesar. Kuba, przestań tyle palić w robocie. Nowe otwarcie to spory stres dla całego zespołu, który dopiero raczkuje w tej branży. Ale wszyscy stają na wysokości zadania i wreszcie w tej restauracji tętni życie. Tace! Super, bardzo dobra, super dobra, smakowita, naprawdę. Jedna osoba, k***a, jedna osoba. Niech jedna zapowie. Gówno śmierdzi sraku! Dawajcie mi takich ludzi, gdzie oni... No na pewno ktoś tam jest taki, no. Nagrywają dalej kolejne sezony. Jeżeli tam wylądujecie, tylko henrowiecach, widzowie, będziecie jedli. Bądźcie szczerzy, powiedzcie im tak. Poczekaj. Ja wiem, że wy zbierasz tylko pozytywne oceny, żeby dla narracji zrobić tutaj taki pozytywny happy, ale ta zupa krembrokułowa była naprawdę beznadziejna. Ona w ogóle dobrze nie smakowała. Tak, te potrawy są nawet całkiem okej. No widać, że to Magda Gesser, ale no nie potrafi robić zupy brokułowej. Rozumiesz? Dam ci pieniądze, jeżeli to zrobisz. Rewelacja. Przepyszne. Dobra.
chciałyśmy, to mamy. Na ostro, faktycznie na ostro. Dużo. Bardzo dobre. Szło bardzo dobre jedzenie, jesteśmy z tego zadowoleni, mam nadzieję, że tym pozyskamy klientów. Pojawiła się wiata, lodówka, co na pewno jest lepsze niż same zmiany wewnątrz, bo wewnątrz podobno jest już na tyle dobrze, że jak ludzie wejdą, to zostaną. Najważniejsze, żeby weszli, a teraz już wiem, że wejdą. Mają szansę mieć najlepsze hamburgery w Polsce. Jest dwóch braci, którzy są właścicielami. Jeden pracuje, drugi dużo mniej. Jeden mówi, drugi warczy. Lublin, sprawdzę, czy moje lekcje na życie tej restauracji... To nie wygląda dobrze w tej wiacie. Ja wiedziałem właśnie, że to bardzo łatwo spierniczyć. Są uszanowane. Jak na razie nie. Jakieś kotlety ziemniaczane na zimno mają być reklamą, kiedy miało to być mięso. Nigdy w życiu nikt nie zje, bo są zamrożone. Dzień dobry. O, same nowe twarze. Co to ma być? Co to ma być? To jest mięso? To jest lunch. Nie, tam miało być mięso. Dzień dobry. Pan po to dostał tą lodówkę, żeby trzymać tam mięso na hamburgera i w ogóle na dania, a... On powiedział, że będzie, jak się pójdziecie, to będzie... Będę terrorystą. Nie frytki w lodówce, widzicie jak to wygląda? No, żygliwie. Jakiś żar. Rewolucja? Rewolucja markerem zrobiona w nowe menu. To ma być? To jest chwilowe, bo nie jest grafika, także to jest chwilowe. A gdzie są te nowe dania, które ja wprowadziłam, bo ich nie widzę? Nie, przede wszystkim nie jest tak, jak pani wprowadziła. No zupa z kukurydzy... Tej zupy tak naprawdę ona się nie sprawdza. Gdzie jest hamburger Jaguar na przykład? Ale proszę pani, nie byłem w stanie tego wprowadzić w tak krótkim czasie. Myślę, że nie byłem w stanie tego wprowadzić? Stary, on nic nie zrobił. Gdzie personel? Bo widzę, że też połowy nie ma. Tak, nie ma. Chłopaki odchodzili z pracy tak naprawdę. Znaczy kto odszedł z pracy? Kuba, Mariusz i Dawid. Kuba odszedł? Jeżeli kucharze odchodzą, to zawsze w jakiś sposób jest to wina właścicieli. Bo to nie jest wina właścicieli. Płacę troszkę więcej niż pozostali. Wina, no w sensie, że jest ich udział, ale to nie zawsze jest wina od razu. Ale ten typ mówił, że będzie terrorystą, więc to jest totalnie jego wina. Tam owszem, problemy jakieś tam z płatnościami, ale ci ludzie byli zupełnie niekompetentni. Tak naprawdę. Odeszli do mnie dlatego, że chyba jarali tutaj trawę po prostu w pracy, spali po kiblach, mieli wszystko gdzieś. Nie... Ale się odpalił typ tak agresywnie, niemiło. Co za niemiły gościu, nie? Oni tam totalnie jarali! Jarali tosty za jego hajs! No w opór! No przecież było widać po Kubie! Było widać po Kubie! Byliśmy w stanie wprowadzić tego, według, nie ubliżając nikomu, troszkę widzimisię, mimo wszystko. Bo ja to szanuję, jak najbardziej. Te rewolucje są dla mnie bardzo istotne, ale ja nie byłem w stanie tego zrobić w tak krótkim czasie. Ale żeś za siebie wyrok postawił. Już jestem na 100% pewien, że już jesteście zamknięci po takich słowach. Olali? Nie muszę tego nawet... Nie no, sprawdzimy, ale... Ja muszę zrobić coś. Wy się to kompletnie olali, no to ja muszę zrobić coś w tym kierunku, żeby nie stać za tą rewolucją, bo nie chcę stać za taką rewolucją. Pierdolę to. Po prostu nie, to nie moja rewolucja, tylko wasza, a wasza jest wasza, nie moja. Ostatnia szansa na rehabilitację. Mimo, że restauracja nie podaje dań, które wprowadziła Magda Gessler, kucharze przygotowują je specjalnie dla niej. Co to jest? Kolesław? Tak. On wyglądał lepiej. O Boże! Zepsute mięso. Naprawdę zepsute mięso. Na pewno bardzo smakowało. Proszę zjeść przy mnie tego hamburgera. Ja już nie chcę, żebyś się otruł, to zdejmij pokrywę tego hamburgera z wierzchu.
To śmierdzi trupem. Jezu, weź, weź! Zjedliście już, bo te odcinki są długie, nie? To już zakładam, że zjedliście, chyba że czekaliście na jedzenie, albo jeszcze gotowaliście w trakcie oglądania. To macie przesrane teraz. No i co, i dlaczego mi podajesz coś takiego, co ma mnie otruć? Właśnie o to chodziło, żeby takich rzeczy... Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało. Zbugowałeś, nie wiem, jak to się stało. Stare. Ja nie mam słów, więc już nie mam nic do powiedzenia, ja bardzo dziękuję. I rezygnuję z naszego jedzenia. Ale żeście zjebali to! A mieliście przebyt, mogłeś to wykerować! Minimum! Chyba minimum, staranka! Gdzie jest twój brat? Cześć! No cóż, jak widać, oszukiwać nie wolno. Nie podawać nieświeżego mięsa też nie za bardzo. Rewolucja się skończyła. Lokal idzie swoją własną drogą. Ja się pod tym nie podpisuję. Damn! Przez chwilę przyznam wam szczerze, że nie do końca rozumiem, czemu ludzie mówią, że to jest taki najgorszy odcinek. Myślałem, że wam wcisnę jednak coś, co nie jest aż taki mocny, ale jednak było, nie? Potężnie. Słuchajcie, oczywiście, że lokal Jeszburger zniknął. Magda Gessler wykończyła Jeszburgera. Lokal znika z deptaku 1 października 2010 roku, czytamy artykuł. Gdy wpiszemy Jeszburger na Google, wyskakuje nam jakiś lokal, ale on już jest zupełnie pod innym adresem, też w Lublinie. Nie jestem pewien, czy to jest ten sam właściciel. Zobaczę może w opinii, bo tak to nigdzie nie pisze, że to było w Kuchennych Rewolucjach. Pewnie się nie chwalą. Wszystkie oceny z ostatnich miesięcy są negatywne. Nie jestem zaprawda pewien, czy po prostu pod tą samą nazwą to nie jest inny właściciel, inny zupełnie lokal, ale w Lublinie takie coś stoi i możemy akurat Jeszburger i pizza sprawdzić, kiedy w Lublinie. Nigdy nie byłem, mógłbym odwiedzić. Dajcie mi proszę znać. Stawiam zapkę w górę. Już trochę za późno, bo nie mówiliśmy o początku, nauka w górę, więc po prostu wystarczy jakiś komentarz, jakiś znak od was, że chcielibyście zobaczyć tego odcinek. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się wam spodobało, zostawcie łapkę w górę i widzimy się, mam nadzieję, że jeszcze po świętach lub pewnym specjalu, który na was czeka. Ale nic nie mówię, to będzie niespodzianka. Link w opisie oraz kod QR, który możecie w tym momencie zeskanować. Ja wam dziękuję za wysłuchanie i trzymajcie się. Hej!